Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, u mnie na kanale znów będzie dominował futbol na najwyższym światowym poziomie. Dzisiaj będę Wam opowiadał o reprezentacji, o polskim selekcjonerze. Jak donoszą media, m.in. Telewizja Polska, także portugalskie media. Podobno Paulo Bento to już jest naszym przyszłym selekcjonerem, moi drodzy. Ja w to jeszcze nie do końca wierzę, ponieważ pamiętacie tą sytuację z przed roku, wtedy kiedy Adam Nawałka miał być ponownie selekcjonerem, a tym szkoleniowcem został Czesław Michniewicz. I nie wykluczone, że Cezary Kulesza cały czas prowadzi pewnego rodzaju show i może nas zaskoczyć. Powiem Wam szczerze, czy tym trenerem będzie Paulo Bento, jeśli te wszystkie doniesienia się potwierdzą, czy będzie Petkowicz, który podobno dalej jest w grze według portalu Weszło. Ja będę zadowolony, bo obaj ci selekcjonerzy są fachowcami i mają odpowiednie, bym powiedział, kompetencje do tego, żeby trenować polską reprezentację. Chciałbym, żeby te doniesienia się potwierdziły. Roman Kołtoń, redaktor Prawdy Futbolu, mówi o tym, że na 99% Bento zostanie właśnie selekcjonerem. Między innymi także portal, kilka dzienników portugalskich mówi o tym, że Paulo Bento ma zostać tym selekcjonerem, choć warto przypomnieć, że często właśnie te portugalskie media mylą się. Też chciałbym Wam tu zauważyć, że otoczenie portugalskiego trenera São Paulo Bento cały czas jakby dementuje te wszystkie doniesienia. Cezary Kulesza trochę się zdenerwował, także zaczął dementować. Tak na dobrą sprawę, no wszystko gdzieś jest gdzieś po środku, tak jak Wam tutaj mówiłem, najprawdopodobniej zarówno Petkowicz i Bento są jakby dogadani. W najbliższym czasie rozstrzygnie się, kto zostanie selekcjonerem. Ta opcja portugalska by mi pasowała, czyli w ostatnim czasie kolega Paulo Sousy, Paulo Bento by został. Jeden Paulo zastąpiłby drugiego Paulo, tylko że ci obaj, bym powiedział, piłkarze, którzy kiedyś grali razem w kadrze narodowej na kilku turniejach, trochę się różnią. Zresztą warto podkreślić, że Bento moim zdaniem ma lepsze kompetencje, na pewno jest bardziej doświadczonym trenerem. Teraz Wam przedstawię sylwetkę tego trenera. Już w ostatnim materiale o reprezentacji przedstawiałem Wam tą sylwetkę, ale teraz jeszcze więcej Wam tutaj przekażę informacji o tym fenomenalnym piłkarzu i byłym piłkarzu, a obecnie byłym trenerze Korei Południowej. Warto podkreślić, że właśnie Paulo Bento był reprezentantem Portugalii. W reprezentacji Portugalii rozegrał 35 spotkań. Grał na Euro 2000, gdzie zagrał w 4 spotkaniach. Grał także, moi drodzy, na Mistrzostwach Świata w 2002 roku właśnie z Paulo Sousą. Warto podkreślić, że drogi tych dwóch, bym powiedział, trenerów, także piłkarzy, cały czas w pewnym momencie kariery przecinały się, no bo Paulo Sousa debiutował w 91 roku w reprezentacji Portugalii, a Paulo Bento w 92 roku. Ale warto co podkreślić, selekcjonerzy ówczesni właśnie drużyny z Półwyspu Iberyjskiego na tych piłkarzy nie stawiali, w sensie rzadko oni grali razem. Na palcach jednej ręki można wymienić spotkania, w których razem grali. Pamiętacie, że Paulo Bento też lubi się, no jest czasem, jak to często bywa, na przedstawiciela właśnie południowego kraju, jest trochę porywczy, bo pamiętacie ten rok 2000, gdy Portugalia na Euro w Belgii i Holandii grała z reprezentacją Francji Zidane o półfinał, to pamiętacie, jak kilku piłkarzy z taki fajny, taki był piłkarz, który miał taką fryzurę, który grał w Anglii, w Evertonie, Xavier, pamiętacie, czy właśnie Paulo Bento i jeszcze trzeci piłkarz zostali zdyskwalifikowani na 5 miesięcy, moi drodzy. Paulo Bento był takim piłkarzem defensywnym, który jakby dbał o destrukcję. Był zawodnikiem, zaczynał grać w Wiktorii Gimareś. Warto właśnie podkreślić, że kiedy Andrzej Juskowiak, były legendarny zawodnik Wolfsburga, kiedy grał właśnie w lidze portugalskiej i był gwiazdą z Sportingu Lizbona, no to właśnie wtedy Paulo Bento grał w
Wiktor Guimarães, potem w Sportingu, a ogólnie, jeżeli chodzi o tą jego taką, bym, najlepszy okres, no to był zawodnikiem hiszpańskiego zespołu Realu Oviedo. W tym czasie, kiedy właśnie ten klub jakby no, miał swój najlepszy okres w lidze hiszpańskiej. No i Paulo Bento, moi drodzy, grał na wielkich turniejach jako piłkarz, ale warto podkreślić, że nie tylko ma jakby doświadczenie z bycia piłkarzem na wielkich imprezach, to później w tej karierze trenerskiej jakby się przydaje, bo można wyciągnąć odpowiednie wnioski. To najważniejsze jest to, że ten szkoleniowiec prowadził przez 8 lat reprezentację, czyli spełnia te podstawowe kryterium, jest selekcjonerem, odnosił sukcesy będąc selekcjonerem, bo jeżeli chodzi o ten, bym powiedział, sukcesy klubowe, no to tak jak Wam tutaj opowiadałem w poprzednim materiale, będąc trenerem Sportingu, wygrywał Puchar Portugalii, także Super Puchar, zwykle kilkakrotnie zdobywał wicemistrzostwo, bo w tym czasie, kiedy był trenerem, no to zwykle inne kluby portugalskie zwyciężały, ale ten trener nie bał się stawiać na młodych zawodników. Zresztą właśnie zaczynał swoją karierę trenerską w młodzieżowych grupach Sportingu i stawiał na młodych zawodników. I właśnie wtedy, kiedy został trenerem reprezentacji Portugalii, moi drodzy, w latach, właśnie przez 4 lata był tym szkoleniowcem zespołu z Półwyspu Iberyjskiego w latach 2010-2014. Jak patrzyłem na Transfermarkt.de, to zarówno będąc szkoleniowcem reprezentacji Korei, jak i także Portugalii, no to miał całkiem przyzwoitą średnią punktów na mecz. Tak plus minus tam się kręciło, jeżeli chodzi o reprezentację Portugalii, 1,8, jeżeli chodzi o Koreę, także ten współczynnik był wysoki. Ale jeżeli wracając właśnie do reprezentacji Portugalii, no to warto nadmienić, że stawiał na młodych zawodników. No, to za jego kadencji debiutował Martins i Josué, czyli dwóch znanych Wam świetnie piłkarzy, którzy grali w barwach Legii Warszawa. Zresztą z Martinsem spotykał się jeszcze w Olympiakosie Pireus, kiedy był trenerem tej drużyny. Josué u niego debiutował i właśnie tym między innymi się wyróżniał, będąc tym trenerem reprezentacji Portugalii, że właśnie na takich młodych zawodników, którzy byli nieoczywiści w tamtym momencie, stawiał. No i to najważniejsze jest to, że potrafi także pracować z zawodnikami z wysokiej półki, no bo wtedy w reprezentacji, oprócz tego, że współpracował z Cristiano Ronaldo i potrafił się dogadać z tym fenomenalnym piłkarzem, to także warto nadmienić, że wtedy w kadrze Portugalii grali tacy piłkarze jak Queiroz, jak właśnie Nani, moi drodzy, czy były legendarny skrzydłowy FC Barcelony. I zresztą prowadząc reprezentację Portugalii, potrafił tą kadrę prowadzić z sukcesami, no bo na Euro 2012 potrafił awansować z reprezentacją Cristiano Ronaldo do półfinału, gdzie przegrywał z reprezentacją właśnie Hiszpanii, czyli po rzutach karnych 4-2, później ze zwycięzcami właśnie tamtego Euro 2012, które odbywały się u nas w domu. Potrafił także później z Portugalią pojechać na Mundial w 2014 roku. Niestety właśnie odpadł w 1/8, ale także warto podkreślić, że minusem jest to, że za czasów właśnie w kwalifikacjach do Euro 2016 potrafił przegrać z reprezentacją Albanii 1-0. Akurat w tym spotkaniu Cristiano Ronaldo nie grał. Ogólnie w Portugalii wielokrotnie zarzucano mu to, że jakby nie potrafił, jakby nie potrafił skorzystać z tego potencjału Cristiano Ronaldo, choć były także takie opinie, że jednak był chwalony. Warto także podkreślić, że ten trener, przede wszystkim będąc selekcjonerem, dba o to, aby nie tracić zbyt dużo goli, czyli jednak bramkarz często musi jakby rozgrywać tą piłkę, wykopywać, chce jakby tą grę zabezpieczyć od tyłu, ale preferuje także ten styl ofensywny, lubi grać wahadłowymi, także pomocnicy, skrzydłowi, ci zawodnicy mają dużo piłek dośrodkowywać z lewej, z prawej strony, także kładzie duży nacisk na to, żeby piłkarze
zawsze dużo strzelali, żeby z dystansu, żeby się nie bali strzelać. Także przywiązuje ogromną rolę do tego, żeby obrońcy potrafili wyprowadzać piłkę, ale także czasem zleca bramkarzom, żeby wykopywali duże piłki. Więc jak widzicie, ten trener preferuje różne możliwości gry, jeżeli chodzi o piłkę nożną. No i zresztą w ostatnim czasie no, mogliśmy być zachwyceni grą Korei Południowej, moi drodzy, no bo ta reprezentacja na mundialu w Katarzyna osiągnęła najlepszy wynik na Mistrzostwach Świata od 2002 roku. Warto także podkreślić, że właśnie jednym z ostatnich meczów na wielkiej imprezie, czyli na Mistrzostwach Świata, właśnie było to spotkanie z Koreą, kiedy Portugalia na Mistrzostwach Świata właśnie grała z tą drużyną. No i Paulo Bento tam wtedy na tamtym mundialu, kiedy my przegraliśmy 4-0 z właśnie tą reprezentacją, on właśnie wtedy grał. Ale wracając właśnie do Korei, ta Korea nas zachwyciła na mundialu w Katarze, kiedy ta drużyna potrafiła zremisować z Urugwajem, pokonać Portugalię, Santosza. Ach, pamiętacie, jak był wkurzony, zdenerwowany był ten Olympiakosu, kiedy właśnie Korea przegrywała z Ganą. No i to właśnie jest ten jego charakter, że on żyje na tej ławce, tak jak wam wspominałem, od razu mi się przypomniały te czasy Euro 2000, kiedy właśnie tam biegł wtedy do Zidana, do sędziego i wtedy został zdyskwalifikowany na 5 miesięcy. Ale najważniejsze jest to, że ten trener ma 53 lata, więc jest w takim optymalnym wieku dla szkoleniowca, gdzie ma ten właśnie, ten jest doświadczony. Za nim bogata kariera piłkarska, z drugiej strony także bogata szkoleniowa. 8 lat być selekcjonerem. Był, tak jak wam wspomniałem, jako piłkarz na dwóch wielkich imprezach. Jako szkoleniowiec także był na dwóch mundialach, na Mistrzostwach Euro. No, był w tej strefie medalowej, bym powiedział, w 2012 roku. Współpracował z wielkimi zawodnikami, bo w Portugalii z Cristiano Ronaldo i z Nanim, a jeżeli chodzi o Koreę, to jednak z Sonem. Potrafił się z tymi gwiazdami dogadać. I to jest ważny element, no bo mamy Zielińskiego, mamy przecież Roberta Lewandowskiego, Wojtka Szczęsnego. Z tymi piłkarzami trzeba się dogadać. Warto podkreślić, że ten piłkarz, ten szkoleniowiec przywiązuje ogromną wagę do dyscypliny, moi drodzy, także jest pewnego rodzaju taktykiem. To też mi się podoba, zresztą w ostatnim wywiadzie Andrzej Juskowiak dla Przeglądu Sportowego wspominał o tym, że to jest taki trener, który z jednej strony łączy takie podejście naukowe, drony i to wszystko, z drugiej strony coś w stylu Franka Smudy, czyli jednak ten trener jeździ na spotkania, ogląda piłkarzy z wysokości trybun i nieraz potrafi jakieś detale dostrzec, przywiązuje ogromną wagę do rozgrzewki. To jest ważne w tym kontekście, że ten trener nie do końca przywiązuje tak ogromną wagę, jeżeli chodzi do tych dronów. Chodzi mi o te wszystkie algorytmy, bo w ostatnim czasie przyzwyczailiśmy się, że zarówno komentatorzy, dziennikarze sportowi cały czas cytują Instaty i innego pewnego rodzaju programy, te wszystkie algorytmy matematyczne. Podoba mi się to jego podejście, no bo powiedzmy sobie szczerze, gdyby tak na dobrą sprawę w futbolu już tylko rządziła matematyka, algorytmy, ta innowacyjne technologie, inteligencja, no to powiedzmy sobie szczerze, no to trener, człowiek już byłby niepotrzebny, a ten właśnie szkoleniowiec oczywiście czerpie z tych nowoczesnych innowacji, ale także jeszcze jednak zwraca uwagę na pewnego rodzaju intuicję, na coś takiego, na ten zmysł były piłkarski, na ten trener. To też jest ważne, że po prostu będąc na murawie, obserwując tych piłkarzy, potrafi coś dostrzec. Taka cecha, taka umiejętność, taka intuicja, to jest często na wagę złota. Powiedzmy sobie tak szczerze, no to tak jak kiedyś Kazimierz Górski, co można powiedzieć było jego ogromną, bym powiedział, walorem, jego to, że potrafił jakby swoich współpracowników, Gmocha, Strejlała, słuchać, nieraz dostrzegał, bym powiedział, no potrafił jakby z
korzystać z rad mądrych ludzi. Także Zbigniew Boniek, czyli były prezes PZPN, także ma pewnego rodzaju taką cechę. Także potrafi jakby korzystać z rad inteligentnych ludzi, nie neguje tego wszystkiego i potrafi później to zastosować. Nieraz kieruje się właśnie intuicją. I to jest także bardzo ważne, że w tym dzisiejszym świecie tych technologii innowacyjnych, tego wszystkiego, tych dronów, warto jednak to wszystko połączyć w całość i dzięki temu możemy osiągnąć sukces. I to też mi się podoba, że ten trener, zresztą były zawodnik Legii Warszawa, także Olympiakosu Pireus Martins w wywiadzie o tym wspominał, że ten trener przywiązuje ogromną wagę do dyscypliny. Także dba o to, żeby w drużynie panowała bardzo dobra atmosfera. Ogólnie nienawidzi czegoś takiego, kiedy z szatni wychodzą informacje, kiedy do dziennikarzy przedostają się pewnego rodzaju, jak wychodzą pewne rzeczy z szatni. I to jest dobre, moi drodzy, bo po ostatnich tych aferach premiowych, co się działo za czasów kadry Czesława Michniewicza, to taki trener nam jest potrzebny. Bez dwóch zdań o to właśnie dba. Bo często takie rzeczy, które z szatni, jeżeli jakieś dane informacje wychodzą, to często jakby no to psują tą atmosferę i to jest właśnie trener, który przywiązuje ogromną wagę do tego. Warto także podkreślić, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że jednym z doradców Cezarego Kuleszy jest obecnie prezes Legii Warszawa, pan Dariusz Mioduski. Pamiętacie, że za czasów, kiedy właśnie trenerem Legii został Ben Hassi, no to właśnie Paulo Bento był łączony z Legią Warszawa. Miał nawet przejąć Legię Warszawa, ale wtedy ówczesny jakby właściciel Bogusław Leśniodorski na to się nie zgodził i Paulo Bento nie trafił do Legii, ale niewykluczone, że na 99% trafi do Legii Warszawa. I mi ta, bym powiedział, ta jego karta bardzo się podoba. Tak jak wam mówiłem, warto tu podkreślić, biorąc pod uwagę na zarobki, które ten trener zarabiał. Wiadomo, że naszej kadry no, nie stać na takich trenerów typu Diego Simeone, czy José Mourinho, czy inni, ale biorąc pod uwagę doświadczenie tego trenera, CV, i to też jest ważne, to mi się podoba, że jest młody, bo w ostatnim czasie wspominał o tym właśnie Roman Kołtoń, redaktor Prawdy Futbolu, że w ostatnim czasie był kontakt z Szantoszem, także Piotr Koźmiński, świetny newsman, bym powiedział, meczyków i także Super Ekspresu, wspominał o tym, że także był kontakt z tym fenomenalnym byłym trenerem Portugalii i także Grecji, ale wydaje się, że to był po prostu za wysokie dla nas progi i także warto podkreślić, także wiek 70 lat, a tutaj ważna rzecz jest taka i to też mi się podoba, że w sztabie tego właśnie Portugalczyka ma znaleźć się Polak i mówi się o tym, że Jacek Magiera mógłby być takim drugim trenerem, który by chłonął wiedzę o Paulo Bento i później mógłby w przyszłości ją spożytkować, moi drodzy, bo Jacek Magiera no, zdobywał z Legią Warszawa mistrzowski tytuł, prowadził Legię w eliminacjach, znaczy w tej strefie grupowej Ligi Mistrzów, potrafił pokonać Jezusa, moi drodzy, trenera Sportingu Lizbona, wtedy świetny mecz, 1-0 Legia Warszawa wygrała po golu Guilherme i to byłby idealny taki, bym powiedział, asystent, który mógłby, tak jak wam powiedziałem, ten były trener Śląska Wrocław mógłby nabyć doświadczenia i później w przyszłości za kilka lat zastąpić właśnie Paulo Bento. To byłoby ciekawe takie zestawienie. Tu patrzę na moje notatki, więc tak jak wam tutaj mówię, ten trener spełnia wszystkie kryteria i gdyby został tym szkoleniowcem, to bym się cieszył, no bo był na wielkich turniejach jako piłkarz, jako selekcjoner, osiągał sukcesy z klubami. Tak jak wam tutaj wspomniałem, będąc trenerem Olympiakosu, czy będąc szkoleniowcem zespołu chińskiego, czy także Sportingu, no to mistrzostw nie zdobywał, ale co najważniejsze, stawiał na młodych, a nasza reprezentacja potrzebuje trochę takiej przebudowy. Czas postawić na wprowadzać tych młodych zawodników, tak jak wam tutaj powiedziałem. Potrafił wtedy na młodych, utalentowanych zawodników typu Josue Martins postawić. Także w Korei, bym powiedział, na trudnym terenie potrafił przez 4 lata długo, to ważne,
ważne jest, że potrafił długo być tym selekcjonerem, więc potrafi selekcjonować zawodników, a tak jak widzicie, przyjdzie, zostając trenerem polskiej reprezentacji, będzie potrafił od razu, wie na czym polega ta praca. Więc jest to idealny kandydat, bez dwóch zdań. Tutaj patrzę na jego osiągnięcia. Warto też podkreślić, że jako zawodnik rozegrał 409 spotkań, zdobył 21 goli. Był takim defensywnym pomocnikiem, w związku z tym wie w jaki sposób drużyna powinna zabezpieczyć tył, a z drugiej strony pochodzi z takiego kraju, czyli z Portugalii, gdzie jednak ta ofensywa odgrywa bardzo ważną rolę. I tak jak wam powiedziałem, tutaj gra reprezentacji Korei, gdzie ta drużyna potrafiła zachwycić, pokonać tą Portugalię, potrafiła grać fenomenalnie z Urugwajem, czy nawet grać całkiem fajnie z Ganą. To byłby dobry trener i bez dwóch zdań niewykluczone, że ta reprezentacja Polski pod wodzą Paulo Bento mogłaby grać zdecydowanie lepiej w defensywie, jeśli ją byśmy mieli porównać do tej reprezentacji Paulo Sousy, bo reprezentacja Paulo Sousy grała ofensywnie, zdobywaliśmy dużo bramek, co prawda dużo straciliśmy, ale Paulo Sousa wtedy właśnie chciał jakby wykorzystać ten sam fakt, walory nasze ofensywne, a Paulo Bento jest zdecydowanie bardziej doświadczonym trenerem od Sousy, bym powiedział, ma lepsze osiągnięcia trenerskie i przede wszystkim, tak jak spojrzymy na te kadry, potrafi jakby wykorzystać te walory ofensywne i także zadbać o te walory defensywne. Potrafi się dogadać z kluczowymi zawodnikami. Tak jak wam tu wspominałem, zresztą tą średnią zwycięstw ma bardzo dobrą. Ale tak jak wam tutaj na wstępie tego materiału wspomniałem, wszystkie media, wszyscy tutaj ogłosili, że Paulo Bento ma być tym trenerem polskiej reprezentacji. Choć nie wykluczone, że tutaj, widzicie, tutaj jest Petkowicz, który ma trudny charakter. Trener, który tak na dobrą sprawę, można go nazywać trenerem szwajcarskim, bo grał w Szwajcarii, tam zaczynał swoją karierę z szkoleniowca, ale urodził się w Bośni. I niewykluczone, moi drodzy, wcale bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli znów taki obrót sprawy o 90 stopni, bo Cezary Kulesza gra, prowadzi pewnego rodzaju cały czas taką rozgrywkę, przyzwyczaił nas do tego, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby to jednak ten były trener Szwajcarii został trenerem za tydzień, choć wolałbym, żeby jednak Paulo Bento został, bo skoro zostało już jakby powiedziane, wszystkie media donoszą na 90%, że ten portugalski szkoleniowiec ma być tym trenerem polskiej reprezentacji, to chciałbym, bo tak jak wam powiedziałem, jego CV, jego osiągnięcia, jego karta zawodnicza, jego karta trenerska bardzo mi się podoba. Zresztą warto tutaj podkreślić, pamiętacie ten rok 2012, kiedy Stadion Narodowy był otwarty, było pierwsze spotkanie na Narodowym, Polska-Portugalia, wtedy remisowała z właśnie Portugalią 0-0, Sebastian Milla, wtedy wystąpił Cristiano Ronaldo, wtedy się pojawił na boisku, został wygwizdany, moi drodzy, grał Robert Lewandowski, Obraniak, i ja miałem właśnie okazję być na tym meczu, a kto był szkoleniowcem reprezentacji Portugalii? Paulo Bento, a selekcjonerem polskiej reprezentacji Franciszek Smuda, i wtedy właśnie były trener Olympiakosu chwalił Roberta Lewandowskiego, wychwalał Obraniaka, chwalił naszą polską kadrę. I kolejny jakby wątek Polski, to już wam mówiłem, Euro Mistrzostwa Świata w 2002 roku w Korei i w Japonii, wtedy reprezentacja Oliveiry pokonuje polską reprezentację 4-0, Pauleta strzela wtedy 3 gole, Hajto wtedy jednak rozgrywa kiepskie spotkanie, Jerzy Dudek także nie zachwycił, kadra Jerzego Engela rozczarowała, a Paulo Bento wtedy grał. I to kolejny wątek taki polski. Kolejne wątki takie, współpraca z Josue, z Martinsem, czyli zawodnikami
Legii Warszawa, jak widzicie, no to wszystkie drogi tutaj prowadzą do Polski. No i także przyjaźń, ta gra z Paul, grali razem ze sobą w środku pola. Paulo Bento, Paulo Sousa. Jeden Paulo był wcześniej trenerem polskiej reprezentacji. Niewykluczone, że teraz właśnie na 99% drugi Paulo, tylko ten lepszy, bym powiedział, Paulo zostanie trenerem polskiej reprezentacji. No wszystkie drogi prowadzą, bym powiedział, do Guimarães, czyli do miejsca, gdzie Paulo Bento zaczynał tą swoją karierę, gdzie wypłynął na szerokie wody. Moi drodzy, przepraszam bardzo, ale zgubiłem teraz właśnie wątek. No ale wracając właśnie do Petkowicza, jeśli w ostatniej chwili Cezary Kulesza by nami zakręcił i to właśnie ten trener, były trener reprezentacji z Szwajcarii zostałby szkoleniowcem, to także bym nie był rozczarowany. Szkoda, że to wszystko długo trwa. No zobaczymy, jak to wszystko się wyjaśni, moi drodzy, no bo pamiętacie, jak rok temu nagrywałem ten program i mówiłem, że Adam Nawałka zostanie na 99% trenerem polskiej reprezentacji, a został nim w ostatniej chwili Czesław Michniewicz. Kiedyś była sytuacja podobna, że także trener Jagielloni Białystok, inny szkoleniowiec, miał być trenerem zespołu z Białegostoku, a Cezary Kulesza w ostatnim momencie wyciągnął innego królika z kapelusza. Tak jak wam mówiłem, podobnie było, jeżeli chodzi o polską reprezentację. No mam nadzieję, że jednak to Bento zostanie tym trenerem i z jednej strony Bento dementuje, z drugiej strony dementuje właśnie Cezary Kulesza. Także otoczenie portugalskie, między innymi Portal Weszło, cały czas dogadywał się, jakby teraz. No, żyjemy w takim świecie, że w ostatnim czasie, jak ta wiadomość gruchnęła, że Bento jest tym trenerem, to oczywiście wszyscy teraz dementują. A jak wszyscy dementują, to wiadomo, że w tym jakby ziarnie, które zostało rzucone, jest pewnego rodzaju ziarenko prawdy. Moi drodzy, jestem ciekaw, jak wy ogólnie oceniacie tą informację. Czy chcielibyście, żeby Paulo Bento był na 100% trenerem polskiej reprezentacji? Czy jesteście przekonani, że za tydzień, że właśnie 24 czy tam 25 na właśnie zebraniu PZPN Paulo Bento wyjdzie na konferencji i on powie: Hello, moi drodzy, przywita nas i on zostanie selekcjonerem polskiej reprezentacji, czy może zobaczymy Petkowicza? Którego z tych szkoleniowców chcielibyście zobaczyć w roli szkoleniowca? Jak myślicie? Jedno jest pewne, po tym, gdy Czesław Michniewicz przestał być selekcjonerem polskiej reprezentacji, no to Cezary Kulesza rozgrywa w pięknym stylu no, tą rozgrywkę ze selekcjonerem. Ja powiem wam szczerze, że wolałbym zdecydowanie, gdyby, skoro właśnie Cezary Kulesza powiedział kilka dni temu, że już wie, kto będzie selekcjonerem, że będzie to na pewno obcokrajowiec. Jak już jakby w ostatnim czasie te informacje się pojawiły, no to ja już chciałbym, żeby na przykład w sobotę został ogłoszony ten trener. To byłoby fajnie, a nie tak czekać tydzień. No, nie zdziwiłbym się, gdyby Paulo Bento nie został. Nie zdziwię się, jeśli będzie. Na pewno bez względu na to, kto za ten tydzień będzie selekcjonerem, to będę zadowolony, bo zarówno Petkowicz, moi drodzy, czy to będzie właśnie jeszcze tutaj, o, bo tutaj tutaj. No, a jeśli to będzie Paulo Bento, to będę również uradowany, bo tak jak wam tutaj wspomniałem, ma bardzo dobre CV trenerskie i wierzę, że z tym trenerem, który reprezentuje portugalską myśl szkoleniową, awansujemy na euro, bo zarówno właśnie Portugalczyk, jak i szwajcarski trener mają te doświadczenie selekcjonerskie, więc nie powinni mieć problemu z dogadaniem się z liderami naszej kadry i z osiągnięciem wielkich sukcesów. Jeśli podoba Wam się materiał, który zamieściłem tutaj na kanale, dajcie łapkę do góry. Zachęcam także do subskrypcji mojego kanału, jeśli go jeszcze nie subskrybujecie. Jak oceniacie Paulo Bento? Co ogólnie myślicie o tym całym, bym powiedział, castingu na polskiego selekcjonera polskiej
reprezentacji. Jeżeli chodzi, napiszcie w komentarzach, jeżeli chodzi o bieżące sprawy, to w najbliższym czasie skoczkowie będą skakać w Sapporo. W związku z tym będą pojawiać się, będę dla Was komentował te właśnie zawody przed nami. 3 dni, piątek, sobota i niedziela, moi drodzy, te 3 konkursy. Fajnie się to wszystko zapowiada. Mam nadzieję, że Kubacki, Stok bądź Żyła odniosą zwycięstwo w którymś z tych konkursów, które wymieniłem. To dla Was właśnie zrelacjonuję. Cały czas będę trzymał rękę na pulsie i będę Wam tutaj opowiadał o reprezentacji. Także będą materiały o koszykówce. To tyle, jeżeli chodzi o bieżące sprawy. Życzę Wam miłego nadchodzącego tygodnia. Do zobaczenia wkrótce. Hej!